Ale fajny pakiet. E-trona żeśmy już badali, nawet zrobiłem do driftu. RS7 już ma napęd na 4 koła, zresztą e-tron też ma napęd na 4 koła. To są chyba dwa silniki czy coś, no nie? I co, jesteśmy gotowi na testing? Chyba jest dobrze. No i brzmi fantastycznie. Ja nie jestem fanem Audi, ale to brzmi niesamowicie. Kurde. Ło, fajnie. Schodzi z tych obrotów, to jakieś takie dziwne pierdy robi albo coś. Mega, naprawdę. I ten moment, kiedy tak jest przy trzech obrotach zaczyna tak dziwnie pierdzieć. Przy 3000 obrotów. O, fajnie, fajnie, podoba mi się mega. No i mamy tutaj wysuwany spoiler w standardzie, czy taki otwierany. No spoko, no myślę, że ten spoiler przy takiej wielkiej krowie niewiele chyba robi. Ile to może ważyć? Tu chyba ze 2 tony? Jak myślicie? Zaraz zobaczymy jego staty. Jesteśmy już przy tuningowni, także zróbmy. Bardzo podobają mi się te tylne światła przechodzące przez cały tył tego auta. No i wchodzimy sobie w tuning, zobaczmy, co możemy tu zrobić. Ale fajny pakiet, wow, nieźle. Spoiler, kurde, szkoda, że nie jest regulowany. Jest taka dokładeczka na ten wysuwany spoiler. Ciekawe, czy będzie się wysuwał. Mam nadzieję, że tak. Wow, ale sztos. Ten samochód już jest w grze od jakiegoś czasu, ale ja go jeszcze nie tuningowałem, dlatego, że miał ten popsuty dźwięk i teraz go dopiero testuję pierwszy raz. Ale groźnie wygląda, wow. Kurde. Aż strach patrzeć, no. Mega. Nie no, swapów nie będziemy robić, bez przesady. Jakie ładne felgi ma, kurde. Zaraz wydechy potestujemy, bo tam też będzie ciekawie. Dobra, felgi zostawiamy takie jakie są. O, już wygląda, kurde. A ile biegów ma w standardzie? Musielibyśmy to sprawdzić. Dobra, jeśli chodzi o wagę, 2000 kg, zgadłem. Tak samo brzmi, szkoda. Nie zrobili dodatkowego dźwięku do tego. O, tu jakieś części mam powkładane. Ciekawe. Chyba ten odcinek taki nagrywałem, co tam wkładałem części i chciałem sprawdzić, czy się zmieni dźwięk, nie? Bo jak był popsuty na PC-cie. Na Xboxie ponoć działał dobrze ten samochód. O, zobaczcie na to. Czarny nawet? Nawet pasuje, wydaje mi się. Znaczy, to nie jest taki czarny, że czarny, nie? Jest tam trochę niebieskiego naleciałości. Co by na to? O kurde, pokaż gościa. Porównamy sobie te dwie RS-ki, bo tutaj jedna jest obok drugiej. Tutaj Grzecho gdzieś tam obok stoi. Tylko jemu trzeba furę umyć. Dawaj, to ci furę umyję. O, proszę bardzo. Fura umyta. Ależ wygląda. Musimy też jej zdjęcie zrobić. Tutaj co ona ma tutaj to takie o? To jest od jakichś radarów albo kamer? To tutaj? Takie zaślepione po bokach. Tak to wygląda. Jakiś, nie wiem, tempomat adaptacyjny albo coś takiego. Jak myślicie? Bardzo podoba mi się ten zderzak z tymi owiewkami z przodu. Mega fajnie wygląda. Z tyłu też mamy inne końcówki układu wydechowego i mamy inny splitter. Dyfuzor mamy inny, nie? I tu jakieś takie stawki, takie atrapki tutaj, zobaczcie, o. Fajnie to wygląda, kurde. A właśnie, mieliśmy sprawdzić, czy się spoiler wysuwa przy wyższych prędkościach. Tu jakieś takie przetłoczenia, bardziej kanciate. Spoko, naprawdę bardzo fajnie wygląda. Zresztą ta RS-ka z ostatniej generacji też wygląda w porządku. Ale w porównaniu do tej,
No jednak trochę gorzej, nie? Tamta RS-ka, nie wiem jak tu jest w piątce, ale w czwórce też brzmiała fantastycznie. I zobaczymy, czy się spoiler wysuwa, bo dodaliśmy tam coś, jakąś dokładkę. Jest, wysuwa się, jest czad. Ta stara RS-ka też oczywiście ma wysuwany spoiler, nie? Gdzie jest ta RS-ka? Chodź tutaj, o. Teraz takie zdjęcie możemy dupnąć, gdzie jest mój... A kurde, na piach wjechaliśmy akurat. Zobacz, zobacz jak to wygląda. Tylko nie Goliat. O kurde, co tu w ogóle na zegarach? Dark and Power, zobaczcie. Fajnie, że to się tutaj pojawia. Nie widziałem jeszcze, żeby na którychś zegarach w samochodzie w Forzie Horizon 5 był pokazany moment obrotowy maksymalny. Więc tutaj mamy power. Możemy widzieć przy jakich obrotach jaka jest moc, nie? Od razu tutaj. I najwyższy moment mamy już od 6,5 tysiąca obrotów mamy najwyższą moc. Znaczy to można sobie na charakterystyce zobaczyć, no nie? Chyba, że tutaj jest to źle wyskalowane na tych zegarach. No ale coś tam jest, podoba mi się. Fajnie to wygląda. Kurde, jaki czad. No, kozackie to Audi, ten cały tył i przód tego auta, w ogóle całość, nie? Mega, prawdę. Taki typowy do szpanu dziad. Dobra, czas na jakiś wyścig, gdzie jedziemy? Co robimy? Dobra, gotowi? Jedziemy. Zobaczymy, czy dobra. A jest RS7, proszę bardzo. Jednak udało się wziąć, ta podobna klasa. Już prawie w S2 mam tą Audicę. Nieźle. O, trzeba uważać na tych zakrętach, to jednak krowa jest. Chociaż wagę zredukowaliśmy, to dalej nie jest to, wiesz, Lotus Elise, no nie? Co tak ciemno z tej maski, zobaczcie. Nic nie widać. Znowu zepsuli kamerę z maski, zobaczcie. Kokpit jest taki super jasny. Tutaj jest jasno, a to jest widok z maski. Oni tam w pewnym patchu mówili, że to naprawią. No i jest jak jest. Kurde, nie udało mi się. To jest V8, no co oni mówią, że nie V8? No, na zakrętach strasznie jestem tą Audicą. No nie ma się co dziwić, krówsko. Potencjał do driftu jest też, bo takie duże auta w Forzach lubią sobie ładnie driftować. Teraz mamy na pewno 4 koła, więc ciężko, ale dałoby się na pewno. Podejrzewam, Oski chyba nagrał wideo, jak zrobił tą Audicę do driftu, ale nie jestem pewny. Coś tam robił takiego dziwnego do driftu. Ja zrobiłem e-trona Audicę, to tą chciałem zrobić sobie normalnie. Siema, okej. Okay. Piękny lakier zrobiłem. No, trzeba podobierać tam kolory. W starych BMW-kach zauważyłem, że pasuje taki zielonkawy bardziej kolor. A tutaj zrobiłem taki bardziej niebiesko, ale nie widać tego niebieskiego, nie? To właśnie o to chodzi, żeby ten kolor był taki głębszy, to trzeba dodać jakiś tam, ten czarny, żeby był taki głębszy, trzeba dodać jakieś tam domieszki innego koloru i popróbować, co będzie pasowało do danego auta. Do BMW-ek takich starszych pasuje taka poświata jakby zielonego albo coś takiego. A do Audi wydaje mi się, że niebieski, podniebieski bardziej. Najgorsze jest to, że od jakiegoś czasu, odkąd gram na PC-cie, to lepiej mi się jeździ na kamerze z kokpitu i z maski, niż na tej kamerze zewnętrznej. Na Xboxie było odwrotnie, dlatego że tam na Xboxie to pole widzenia z kokpitu było dużo mniejsze niż na PC-cie, no nie? I nie było czuć tej prędkości tak dobrze jak tutaj. I bardzo fajnie się jeździ na masce, mega. Jestem w stanie dużo lepiej wyczuć samochód podczas wyścigów, a podczas driftowania to różnie. Chyba kokpit najlepiej podczas driftowania.
Tak, bardzo, bardzo fotogeniczne auto. Ja tutaj mogę spędzić przy tym samochodzie kilkadziesiąt minut, tylko żeby robić mu zdjęcia w jakichś różnych scenariach. No, naprawdę. Mega fajnie się robi foty.